Cześć moi drodzy, ja jestem Daniel i witam was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym filmie o książkach, bo jakże by inaczej. Dzisiaj opowiem wam o czym chciałem wam już dawno opowiedzieć, ale dziękujcie Poczcie Polskiej, bo dzięki niej ta książka przyszła do mnie chyba z jakimś dwutygodniowym opóźnieniem. No ale jak już pewnie wiecie i widzicie, mam tutaj The Hate You Give od Angie Thomas. Ta książka na polskim, ale tak naprawdę głównie na zagranicznym rynku wydawniczym, a także na tej całej booktubowej, blogerskiej sferze odniosła się naprawdę ogromnym echem, no takim, że nawet ja o niej usłyszałem. I naprawdę byłem bardzo, bardzo ciekawy tego, dlaczego wszyscy tak naprawdę się zachwycają tą książką. A po drugie, dlaczego też ta książka jest polecana przez m.in. Johna Greena, Becky Albertalli, czy też Adama Silvera, czyli autorów, których sobie naprawdę bardzo, bardzo cenię. No i słuchajcie, sprawdziłem to i czy jestem tak samo zachwycony jak wszyscy inni? O tym już za chwilę. Główną bohaterką tej książki jest Star, która, jak pewnie bardzo dobrze wiecie, jest czarnoskóra. Żyje ona w Ameryce w takiej wiosce, miasteczku, w którym tak naprawdę żyją same czarnoskóre osoby. No i wszystko, słuchajcie, byłoby dobrze, gdyby nie jeden fakt, gdyż tamci Afroamerykanie są bardzo niesprawiedliwie traktowani przez resztę społeczeństwa, chodzi mi o białych ludzi oczywiście. Star Carter, można powiedzieć, że tak naprawdę porusza się w takich dwóch różnych realiach w swoim życiu. Mamy tą ubogą dzielnicę, w której mieszka to miasteczko z jednej strony i prywatną szkołę, dosyć luksusową i taką bardzo prestiżową, do której uczęszcza. I właśnie Star jest taką bohaterką, która tak naprawdę jest bardzo niepewna, bardzo często się waha, bardzo często też los, który jej tak naprawdę towarzyszy, jest dla niej dużym, dużym ciężarem, który musi jakoś przez to swoje życie nieść. Słuchajcie, niesprawiedliwość niesprawiedliwością i to, co dzieje się w tej dzielnicy czarnych ludzi, jest naprawdę okropne, można by powiedzieć. Ale najgorsze jest to, że oprócz tego wszystkiego tak naprawdę w życiu między innymi Star dzieją się różne, naprawdę tragiczne wydarzenia, które tak naprawdę są powodowane kolorem skóry między innymi naszej głównej bohaterki, ale także jej przyjaciół i najbliższych. Tak naprawdę już na samym początku Star widzi na własne oczy, kiedy biały policjant zabija jej najlepszego przyjaciela z dzieciństwa, co jest dla niej ogromnym ciosem i z czego bardzo trudno naprawdę jej się później podnieść. Natomiast oczywiście to nie wszystko, to tylko taka namiastka tego, co tutaj mamy przedstawione, ale ja już wam więcej nie będę na temat fabuły zdradzać, więcej dowiecie się, jeśli będziecie chcieli sięgnąć po tę książkę i sami sprawdzić, co ona w swoich kartach skrywa. Ja autorkę tej książki naprawdę bardzo, bardzo cenię za to tak naprawdę, że przedstawiła wszystko to, co dzieje się w takich miejscach, do których możliwe, że nie mamy czasami dostępu, wglądu, o których nie wiemy, a naprawdę to, co tam ma miejsce, jest szokujące i można powiedzieć, że wstrząsające. I ten ładunek emocjonalny, który przekazuje nam autorka w tej książce, jest taki bardzo realistyczny, który można naprawdę bardzo, bardzo dosłownie odebrać i naprawdę poczuć się tak, jak czują się Afroamerykanie w dzielnicach przeznaczonych dla nich, gdzie są prześladowani, gdzie codziennie tak naprawdę mierzą się z ogromną niesprawiedliwością, z ogromnym poniżaniem czasami. I teraz powiedziałam o tym ładunku emocjonalnym, który przekazuje nam Angie Thomas, natomiast ta książka nie jest ani, bym powiedział, jakoś bardzo wzruszająca. Jest ona, bym powiedział, taka właśnie bardzo wstrząsająca, ale z drugiej strony znowu jest napisana jak taka typowa młodzieżówka z czasami lekkim humorem. I właśnie ta książka przez czytelników powinna być głównie odbierana za ten swój przekaz, który ze sobą niesie. Natomiast ja tutaj chciałbym wyszczególnić również parę małych innych spraw, które ta książka porusza, natomiast widzę tutaj także kilka dysonansów. Po pierwsze właśnie to, że temat, który tutaj jest przedstawiony, jest naprawdę taki bardzo ważny, bardzo wstrząsający, jak już powiedziałem, i poruszający. Natomiast
Troszkę nie pasuje mi ta lekkość tej książki i czasami ten humor. Natomiast okej, okay, to jeszcze można przetrwać, bo być może była to taka koncepcja autorki. Ale druga rzecz, która w tej książce mi się nie podobała, to właśnie przedstawienie tego problemu, jakim jest rasizm. Ponieważ pomimo tego, że Angie Thomas bardzo dobrze właśnie ten problem nam tutaj zarysowała, to mógłbym powiedzieć, że w niektórych momentach moim zdaniem autorka tak troszeczkę przesadziła, bo naprawdę czytając tę książkę i tak naprawdę czytając o tym, że wszyscy biali są źle nastawieni do czarnych, tak naprawdę miałem wrażenie, że autorka tak naprawdę samego mnie posądza o rasizm. Więc ja tutaj naprawdę tę książkę troszkę bardziej jakby nakierowałbym, że rasizm ciągle w świecie występuje, natomiast że jest jednak jakieś światełko nadziei, są jednak ludzie, którzy nie są wcale rasistami. I teraz nie zrozumcie mnie jakoś źle, bo być może ja to źle odebrałem, natomiast wydaje mi się, że jednak troszkę tutaj ten motyw rasizmu jest przesadzony względem białych ludzi. Natomiast aby pokazać sam ten problem, który ciągle występuje, ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i wszystko to, co jest najważniejsze, w 100% ujmuje. Kolejnym elementem, który chciałbym tutaj zaznaczyć, to bohaterowie, którzy naprawdę są fajnie wykreowani. Czytając o nich, zgłębiając o nich informacje, bardzo tak naprawdę utożsamiałem się z niektórymi z nich i autorka właśnie ma tą tendencję do wczuwania nas tak naprawdę w rolę bohaterów, co jest dla mnie, dla autorów tak naprawdę wielkim, wielkim plusem, jeśli coś takiego umieszczają w swoich książkach. Bo na przykład nasza główna star tak naprawdę jest taką osobą, postacią, która wiele w życiu przeszła, która zmaga się naprawdę z ciężkimi problemami i która jest taka bardzo wielopłaszczyznowa, która nie jest bardzo taką płaską bohaterką, ani nie jest bohaterką bez uczuć, ale tak naprawdę dla czytelnika przekazuje wiele takich wartości emocjonalnych, co jest naprawdę wielkim, wielkim plusem tej książki. I słuchajcie, w takiej mojej ogólnej ocenie tej książki jest ona naprawdę dobra, chociaż nie wiem, dlaczego wszyscy tak bardzo się nad nią zachwycali. No może rozumiem. Porusza bardzo ważny temat, troszkę go jednak przeładowuje w mojej opinii. Natomiast jest on bardzo dobrze nakreślony i pozwala naprawdę zobaczyć, jak tak naprawdę w niektórych zakątkach świata ciągle ten problem, jakim jest rasizm, jakim jest prześladowanie osób o odmiennej karnacji, tak naprawdę występuje. Ja wam naprawdę polecam, żeby sięgnąć po tę książkę, żeby zapoznać się z jej treścią, bo uważam, że naprawdę nie będziecie tego żałować. No i słuchajcie, to by już było na tyle z mojego dzisiejszego filmu. Ja mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie łapkę w górę i komentujcie, czy już czytaliście tę książkę, jakie są wasze odczucia, czy może myślicie o niej to samo co ja, czy jednak uważacie, że ta książka to po prostu coś idealnego. Jeszcze na koniec przepraszam was bardzo, że ostatnio filmy pojawiają się dosyć rzadko, natomiast będę starał się to poprawić. I naprawdę już w najbliższym czasie, no, będę nagrywał regularnie. Ostatnio miałem troszkę mało czasu, dlatego proszę, wybaczcie mi to. Ja wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za poświęcenie czasu. Subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami. A także zapraszam was na moje pozostałe social media. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!